Państwa, po pierwsze dziękuję bardzo za to zaproszenie. W absolutnie rewelacyjnym gronie, który już miałem okazję spotkać wczoraj i się cieszę. Ja myślę, że jeżeli kogoś sprowadza na tą salę w taką pogodę, w sobotę, ranek, taki temat jak dobro wspólne, to od razu mogę powiedzieć, że wszystkich Państwa kocham, tak jak to mówią w Hollywood. Natomiast troszeczkę będę musiał się cofnąć w historii, w ogóle skąd się wzięło moje zainteresowanie dobrą wspólną, a zwłaszcza tutaj człowiekiem. Mianowicie ja zacząłem swoją przygodę z zarządzaniem w 90 mniej więcej drugim roku i od tego czasu zacząłem się zajmować patologiami organizacyjnymi. W 2005 roku napisałem taką książkę Patologie organizacyjne, diagnoza i interwencja. No i można powiedzieć, do tego czasu przebadałem jakieś 150 różnych organizacji we wszystkich możliwych sektorów. Ktoś mi w pewnym momencie zarzucił, że ja bardzo dużo wiem o patologiach, szkoda, że nie mówię, jak powinna wyglądać dobra organizacja. No to dobra, no to zacząłem się zajmować tymi dobrymi, jak powinna dobra organizacja wyglądać. No i z wszystkich możliwych układów wychodziło mi, że jest to organizacja, która jest oparta na partycypacji i na współuczestnictwie, która traktuje człowieka jako człowieka, a nie jako zasób ludzki i tak dalej. Nie chcę tutaj opowiadać całej historii, w każdym razie w pewnym momencie, tak w 2008 roku, w każdym razie napisałem książkę o pełnej partycypacji w zarządzaniu i bardzo mocno zająłem się spółdzielniami. I tymi spółdzielniami wszelkiego rodzaju właściwie zajmowałem bardzo długo, bo przez kolejnych 10 lat badałem spółdzielnie. Naprawdę dogłębnie, najbardziej jak się da. To znaczy mnie interesowało w ogóle sam fenomen spółdzielczości, dlatego że z moich poprzednich badań wynikało, że spółdzielnie to jest najbardziej optymalny system organizacyjny, jaki istnieje na Ziemi, tak najogólniej rzecz biorąc. Te badania doprowadziły mnie do ostatnio trzyletniego zagranicznego projektu, w ramach którego rok temu wróciliśmy z Mondragon w kraju Basków, gdzie przez rok pracowałem na spółdzielczym uniwersytecie w ramach największej spółdzielni świata, Mondragon. W związku z tym no, można powiedzieć, że naprawdę starałem się. Ja mówię o tym wszystkim Państwu, bo ja dosyć mocny skok zrobię w tym, co będę mówił. Jakby zostawię Państwa o 3 kroki do przodu i może się okazać, że Państwo powiecie, że to jest jakieś dziwactwo, które ja będę mówił. Ale problem polega na tym, że ja, jak byłem w spółdzielniach, to zacząłem badać, dlaczego te spółdzielnie przestają być spółdzielniami. Okazuje się, że wszystkie organizacje świata, ale w tym również spółdzielnie, tracą ducha spółdzielczego, przestają żyć. Państwo, my znamy to dobrze ze spółdzielni w Polsce. Przecież Polska to jest jeden z najbardziej spółdzielczych krajów świata. A wiemy, że też jak się pójdzie do wielu z tych spółdzielni, ja miałem troszkę do czynienia z polskimi spółdzielniami również, no to widzimy, że oni już nie żyją tymi wartościami spółdzielczymi. W związku z tym, dlaczego tak się dzieje? No i odkrycie znalazłem na to pytanie w Kanadzie. Okazało się, że kluczem do zrozumienia, dlaczego ludzie się zachowują tak, a nie inaczej, jest styl życia. Znaczy, no, nie chcę tutaj opowiadać całych badań, bo to byłby w ogóle osobny temat. Mianowicie ludzie, którzy zmieniają styl życia, zmieniają również reguły postępowania w biznesie, jako wtórny tego efekt. Nie chcę się tym zajmować, natomiast to jest ważne dla tematu, z którym do Państwa przyjechałem, bo jestem absolutnie niezmordowanym badaczem tego, okej, no to co z tego, że zmieniają się, ale dlaczego ludzie zmieniają styl życia? To jest ciekawe. No i tu jesteśmy już w miejscu, gdzie możemy zacząć mówić. Dlaczego zmieniają? Dlatego, że
ulegają pokusie. Taka jest moja pokusie pychy. Teraz pytanie jest takie, czy temat, stąd ten Bóg i ta rodzina w tytule i człowiek jako dobro wspólne. Od tego trzeba zacząć, żebyśmy dobrze wiedzieli, o czym mówimy i o kim mówimy, kiedy mówimy o osobie ludzkiej. Osoba ludzka to najkrótsza definicja osoby ludzkiej możliwa. To jest taka osoba, która się cechuje takimi... Ja sobie teraz powiem, ja wiem, że to jest literatury pewnie na ten temat bardzo dużo, ale sobie ustalmy, że to są cztery takie cechy, cztery przymioty. Po pierwsze, kieruje się sensem życia, który oparty jest na miłości. Miłości innych ludzi, Boga. Po drugie, jest to ktoś, kto potrafi przebaczać. Po trzecie, opiera się w swoich działaniach na cnotach, które są ukierunkowanymi na wartości głęboko wrośniętymi cechami charakteru. I po czwarte, te cztery podstawne, znaczy te wszystkie zasady, o których mówiłem, oparte są na wolnej woli i silnej woli, dzięki którym to wszystko można zrealizować. Jak tak sobie popatrzymy, no oczywiście żadne zwierzę na świecie takich cech nie ma, dlatego mówimy o takiej osobie. Teraz zrozumiecie Państwo, dlaczego mówiłem o patologiach organizacyjnych. Mianowicie organizacje tego świata, zwłaszcza organizacje komercyjne, są tak zaprojektowane, aby wszystkie te cztery cechy zlikwidować. To znaczy tak, wolną wolę trzeba zlikwidować, żebyśmy stali się bezwolni, bo jako bezwolni możemy być manipulowani w tym celu, aby kupować różne produkty. Zlikwidujemy. Miłość jest zlikwidowana, bo miłość to jest budowanie relacji z innymi ludźmi. Proszę Państwa, nie macie mieć czasu na budowanie relacji z innymi ludźmi. Macie mieć czas na zarabianie pieniędzy. Po co macie zarabiać pieniądze? 10 godzin, żeby następne 5 godzin mieć czas na wydawanie tych pieniędzy. W związku z tym nie ma czasu na miłość. Przebaczanie. Jakie przebaczanie? Tutaj chodzi o to, żebyśmy nie szukali sensu jakiegoś wielkiego życia, bo żeby przebaczyć, musi być wina. Żeby była wina, musi być kodeks wartości. Nie, tutaj chodzi o to, że wszyscy mają rację i wszystkie prawdy są dobre, czyli można powiedzieć, sprowadzamy się do relatywizmu. Relatywizm jest odpowiedzią na przebaczanie. To nie chcę tutaj dalej wchodzić, czyli można powiedzieć, że no jest oczywiście silna wola, tak jak mówiłem, jest miejscem, który jest miejscem podstawowej walki. Teraz ten człowiek, powiedzmy, że rodzi się małe dziecko, to dziecko musi mieć, uwaga, nas wszystkich, matkę, rodziców i tak jak mówią Afrykanie, całą wieś, żeby te przymioty ludzkie móc ukształtować. Jeżeli nikt nie będzie mówił do dziecka, które jest w fazie rozwoju mowy, to dziecko nie nauczy się mówić. Nie ma takiej możliwości. I podobnie jest z wszystkimi. Tak, my jako ludzie mamy potencjał rozwoju tych wszystkich rzeczy, ale bez otoczenia społecznego i bez wartości wokół ich nie rozwiniemy. No i teraz, jeśli tak, to z tego powodu, jeżeli chcemy realizować bardzo dużo rewelacyjnych pomysłów, naprawdę ludzie, jak widzę to w tych spółdzielniach, mają, no mogę opowiadać, doświadczyłem naprawdę przeobłędnych ludzi. Pięknych ludzi, uczciwych, dobrych, chcących dobrze żyć, tylko że nie biorą pod uwagę czegoś takiego, że są pewne siły, chcę o nich troszkę powiedzieć, bardzo często to są siły natury naszej wewnętrznej, no, które nie pozwalają na to, żeby to realizować. I te siły znalazłem w traktacie, w krótkim traktacie świętego Bernarda z Clairvaux, Cystersa, znaczy takiego można powiedzieć człowieka, który uratował klasztor w Clairvaux, Cystersów od nieistnienia niemal.
i który mówił o pewnych, on nazywa to 12 stopni pychy, czyli 12 stopni, przez które przechodzi człowiek, żeby już odlecieć całkowicie od Boga i od sensu. I chciałbym z Państwem teraz pokazać Państwu, w jaki sposób te 12 stopni przechodzimy, ale muszę wiedzieć, ile mamy czasu, bo się nie popatrzyłem na początek. Pierwszy poziom, Państwo się zdziwicie, to jest ciekawość. Jeśli ktoś wchodzi w internet i zaczyna klikać bez sensu w strony internetowe, ja już nie mówię o kuszących pornografią na przykład, ale dowolne inne, dowolne miejsca, to powodem, dla którego jest taki zalew i taki wpływ internetu i takie uzależnienie internetu, jest zwykła, czysta, niska ciekawość. I teraz ja wiem po sobie, bo też ulegam takim pokusom. Na przykład ja mam takiego troszeczkę, moja żona, która tutaj siedzi, pilnuje mnie, że tego nie robił. Także razem pracujemy nad tym, ale mnie wciąga jako coś zupełnie bezsensownego słuchanie spotów różnych o polityce. I mnie po prostu to wciąga i zaczynam jeden, drugi, międle. Mógłbym, jakby nie rodzina i żona, to pewnie bym spędził tam bez sensu zupełnie. Ale to jest, dla mnie to jest taki przykład tego, że nikt nie jest od tego wolny, bo oczywiście dzieciaki w zależności od wieku będą mieli różne te pokusy, ale zawsze jakaś tam pokusa jest. Natomiast ta ciekawość do interesowania się rzeczą, to jest zupełnie bezsensowne, do niczego niepotrzebne. Że nie mam żadnego wpływu na to, co zrobi ktoś tam. Mam raz na 4 lata wpływ i to jest koniec. Oczywiście w lokalnym otoczeniu, co będzie w moich Iwanowicach Dworskich się będzie działo, to mam większy wpływ, ale na szczeblu głównym. I teraz to jest ten pierwszy moment. Nie, i teraz, żebyśmy mogli oddzielić nas i dzieci nasze od zwykłej, chorej ciekawości, musimy im dać do zainteresowania coś, co będzie ważne dla innych ludzi, bo ciekawość jest ważna i dobra wtedy, kiedy jest ukierunkowana na poprawianie siebie lub poprawianie świata. Czyli zawsze jak ja przychodzę po to, żeby wymyślić, co zrobić, żeby pomóc innym ludziom, no to oczywiście taka ciekawość, szukać jak najbardziej, korzystać z internetu na prawo i lewo. Natomiast tutaj chodzi o tą chorą ciekawość. Drugi poziom u świętego Bernarda to jest lekkomyślność. Lekkomyślność, taka wersja podstawowa, to jest zajmowanie się bzdurami, a podstawową taką bzdurą jest porównywanie się z innymi. Państwo znacie, ile ma kto lajków, ile to, jak pokazują badania, prowadzi bardzo często do depresji, bo ktoś na Facebooku ma za mało lajków, a jego kolega ma więcej lajków. Robiono takie eksperymenty, że losowo wybranym dzieciakom zabierano Facebook na 2 tygodnie i okazywało się, że poziom depresji spadał. Tak, to portale powodują takie rzeczy, bo to jest znowu lekkomyślne. Oczywiście ten, który wygrywa, no to się cieszy, jest w ogóle wspaniały, w ogóle najlepszy, w najprzeróżniejszych rzeczach, czy można być najlepszym na Facebooku, to Państwo się możecie domyślać. Trzeci poziom i znowu można wyciągnąć poprzez rzeczywiste zainteresowania ludzi tym, czym powinni się zajmować, jeżeli o rozwój własny, jest to jedna miara, jest jedyny na świecie człowiek, z którym możemy się tak naprawdę porównać. Osobą jestem ja wczoraj. Natomiast każdy inny inaczej się urodził, z inną typem genetycznym, z innymi kulturowymi uzasadnieniami, nie ma najmniejszego sensu. Potem mamy chełpliwość, trzeci poziom. Chełpliwość to jest wielomóstwo, to jest gadanie, mówienie, opowiadanie, mówienie o sobie zwłaszcza.
Można powiedzieć, że często trudno zatrzymać taką osobę, która znowu jeszcze jakąś swoją nową teorię świata, rozwiązania wszystkich problemów, mówi, no musimy, czego musimy nauczyć my jako wychowawcy? Drugą stronę zainteresowania i słuchania, tego musimy nauczyć. Odpowiednikiem chętliwości jest słuchanie, milczenie, tak? Również u świętego Bernarda. Jak już ktoś przyjdzie te trzy poziomy, jest, czyli lekkomyślność, jest jeszcze taki poziom, który można powiedzieć taką wysokowatością. Z czego ty się cieszysz? Z czego ty się śmiejesz? Z czego się ludzie cieszą? No zresztą święty, nie święty, tylko ja myślę, że będzie święty kiedyś, ale papież Franciszek ma taki temat, z którym strasznie mocno walczy, to jest plotkowanie. Plotkarstwo to jest takie właśnie cieszenie się, bo się komuś złego coś stało, albo interesowanie się zupełnie, kto rozbił się z kimś i dlaczego. I to jest takie ciągle porównywanie się do tego, że no, ja jestem lepszy, ja się nie rozwiodłem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ukierunkowujemy ludzi i pracujemy, jeżeli nasza szkoła, uczelnia, kościół zajmowałyby się tymi rzeczami najważniejszymi, to ludzie nie mieliby czasu, żeby tak tracić czas. U świętego Bernarda piąty poziom pyszy to jest oddzielenie się, odgrodzenie. Ja będę robił to. Wy gotujecie obiad, dobrze, ja nie mam na to czasu. Wy jedziecie na wakacje, no sorry, ale nie pojadę z wami. To jest oddzielenie się na grupy, bo ja robię coś ważniejszego, coś. Myślę, że tym poziomem pychy ja sam jako ojciec niejednokrotnie, bo pisałem książkę i zamiast robić coś z rodziną, no to siedziałem i oni wszyscy się bawili. Ja pamiętam ten sam, tam jest rechot na dole, a ja siedzę na górze i piszę. I tak, to jest myślę, że też taki rodzaj takiego oddzielenia się, który ma dokładnie takie trochę cechy pychy. Takie oddzielenie się sprawia, że ja mam bardzo dużo czasu na to, żeby stać się absolutnym ekspertem w jakiejś dziedzinie. To może być partycypacja, ale też na przykład, tak, może być współdzielczość. I wtedy jest następny poziom, taki szósty, to jest zarozumiałość. Mogę być zarozumiałym w tym, co ja też takiego wiem. Co ktoś mi może powiedzieć, ja od 10 lat badam współdzielnie. I znowu, dopiero jak człowiek, jest takie coś, co się nazywa upokorzenie. Jak ktoś zostanie upokorzony porządnie, to dopiero daje możliwość wzrostu. Może ktoś mieć pecha. Jeżeli ktoś go nie upokorzy w tej jego wszechwiedzy, to może brnąć dalej. Natomiast jak zostanie umiesz ustawiony, powiem, przez los czasami się też zdarza, przez inne, no to udaje mu się, nie przechodzi dalej, jeżeli nie zostanie upokorzony. Także jeżeli ktoś z Państwa przeżył niedawno upokorzenie przez kogoś, cieszcie się, tak super. Następny, bo bez upokorzenia wchodzimy na siódmy poziom pychy, czyli zuchwałość. Zuchwałość to jest chęć posiadania albo wejście tam, gdzie się nie należy. To jest zajmowanie pierwszych miejsc, to jest wypowiadanie się na tematy, na których się w ogóle nie znamy. To są aktorzy, aktorki, które mówią na temat Ewangelii na przykład, czy religii. To są, no, to jest już ten poziom, kolejny poziom, siódmy. Ósmy poziom tego odchodzenia od... Cały czas pamiętajmy, że my jesteśmy w tym byciu człowiekiem lub nie. Więc odchodzimy od człowieka na ósmym poziomie, kiedy, uwaga, zaczynamy akceptować grzech. To jest, tak mówi święty Bernard, otwartość na grzech. To jest usprawiedliwianie grzechu. Tak? Czyli ktoś się tłumaczy, no, że takie były warunki, taka sytuacja, bo nie dało się inaczej. No nie da się, no w Polsce nie da się je kraść. Proszę Państwa, no nie da się. Jak można robić biznes uczciwie w Polsce?
zwłaszcza w branży budowlanej, no nie da się. No. Jak mam konkurować z firmą, która zatrudnia na lewo, jak ja będę zatrudniał, płacił wszystkie ZUS-y i podatki, to ja zamykam biznes. To jest ten poziom, o którym w tej chwili nie da się. Potem jest taki jeszcze gorszy poziom, to jest poziom 9, to już jest chełpienie się grzechu. Są tacy ludzie, znacie Państwo pewnie z różnych wystąpień, którzy potrafią wyjść i mówić rzeczy, które wszyscy nas wrażą. Mówią z dumą, ja dokonałem 5 aborcji. Chełpienie się grzechu. Nie chcę, ja nie jestem tutaj po to, żeby oceniać, bo aborcja to jest ogromna tragedia. I długo bym mógł na ten temat mówić, bo w mojej rodzinie się również takie rzeczy zdarzały. W związku z tym ja wiem, o czym mówię, natomiast chełpienie się to jest już pycha. Jak już ktoś dojdzie do tego poziomu, to jest poziom 10, na który wszyscy musimy pracować, żeby do tego nie dochodziło. I to jest bunt i odejście od wspólnoty. To jest założenie własnej wspólnoty. My będziemy tworzyć swój kościół. Jak się popatrzy na to, jak to jak gdybyśmy przeszli na przykład przez wszystkie religie, to popatrzmy. Mamy Marcina Lutra na przykład, który buntuje się. To był zakonnik, augustianin, katolik, ale w pewnym momencie nie podał dekret papieski, który mu zakazywał głoszenia, i on zakłada własny kościół. A jak? I tak można by tutaj mnożyć. No, niestety Mohamed dokładnie to samo zrobił. To był wierzący, uczciwy, dobry człowiek. Miał rodzinę, wszystko było dobrze. Póki był Medycyny. Pojechał do Medyny, stała się, zaczęła konfliktować. Założył swoją religię. I teraz, to jest ten poziom 10. Na poziomie 11 już mamy, potocznie to się nazywa wolność. A naprawdę to jest już akceptowanie grzechu. No i poziom 12 tego odejścia całkowitego to jest zaprzeczenie Boga i uzależnienie się od robienia czegoś źle. Oczywiście w oparciu, już wcześniej jest przygotowany grunt, jest budowana teoria, żeby to robić. I teraz te 12 poziomów, na te 12 poziomów oczywiście święty Bernard dalej opowiada, jak należy z nimi walczyć. Oczywiście jest 12 poziomów pokory z kolei. Pierwszy poziom to jest bojaźń Bożą. No, a i tak moglibyśmy teraz znowu wrócić z powrotem, ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, że chcę Państwu, w ten sposób chciałem Państwu powiedzieć, że dopiero na poziomie duchowym mi się udało odkryć, czy na poziomie naszym indywidualnym udało mi się odkryć, dlaczego spółdzielnie nie są takie spółdzielniami, jakimi powinny być, dlaczego ludzie zmieniają styl życia i zaczynają robić rzeczy, o których nawet nie wiedzą, co robią, bo to tak jest. My sobie po prostu używamy telefonu komórkowego. No jest telefon komórkowy. Czy ktoś z Państwa wie, że w kopalniach kobaltu w Kongo malutkie dzieci wydobywają ten kobalt, żeby w Waszej baterii do telefonu komórkowego, żeby móc go używać? No, mało kto z nas to wie. Mało kto wie, że właściwie wszystkie minerały, jakie są, pochodzą z miejsc, gdzie wykorzystuje się prostych robotników, to jest osobna sprawa, przy kawie na przykład, którą pijemy i tak dalej. Znaczy nie chcę tutaj wchodzić, bo to jest szeroki bardzo temat. Chcę tylko powiedzieć, że nie dojdziemy według mnie do jakichkolwiek efektów społecznych, jeżeli nie zaczniemy od siebie. Dziękuję bardzo.